Witam wszystkich bardzo serdecznie po bardzo długiej przerwie spowodowanej blokadą kanału. To się wydarzyło po majowym spotkaniu w tamtym roku, dokładnie po majówce. I przede wszystkim dzisiaj zapraszam wszystkich na siódme pełne zdrowia ekologiczne drzynki Agnieszki i Tadeusza Rolnik i chciałem omówić właśnie program wydarzenia. I tak. Zaczynamy 31 sierpnia i 1 września, niedziela, to jest sobota, niedziela, o godzinie 10, jak w sobotę, tak w niedzielę. I proszę Państwa, wśród głównych gości i prelegentów będzie oczywiście dr Jerzy Jaśkowski i będzie jego syn, osteopata Jan Jaśkowski. To jest dla nas bardzo duże wydarzenie i też będzie też profesor Andrzej Fryderchowski, będzie profesor Jacek Dowak, z którym miałem przyjemność pracować przy pracach, jak zatrzymywaliśmy GMO w Polsce. To jest fachowiec, jeśli chodzi o znawcę gleboznawstwa i rolnictwa. No i oczywiście będzie Katarzyna Tarnawa-Gwóźdź, to jest po prostu już marka sama w sobie, jeśli chodzi o podstawy prawne, którymi musimy się tutaj po prostu zasłaniać i bronić w tych trudnych czasach, tak? Będzie Jerzy Zięba i będzie ojciec Oskar, będzie Leszek Zabrocki, mówił o chorobach tarczycy, a Leszek teraz Zabrocki przyjedzie z Torunia, także kawał drogi, ale jak wiemy, przyjeżdża też cała Polska, praktycznie wszystkie drogi prowadzą do Niebieszczan. Mamy też gości, którzy przyjeżdżają z zagranicy. Każdy ma swoją grupę fanów, no ale oczywiście Roberta Wagnera to już nie trzeba przedstawiać, także bardzo się cieszę, że wesprze nas tutaj w tych naszych siódmych pełnych zdrowiach drzynek. Powiem wprost, ja oglądałem te wydarzenia u niego i tak zapragnąłem, żeby to po prostu się wydarzyło. Wczoraj na kanale u Andiego Chońskiego też poszła informacja. No i dr Jaśkowski, właśnie któremu jestem też wdzięczny za to, zauważył, że to są takie dwa wydarzenia w Polsce, które właśnie mają charakter edukacyjny. Będzie dr Franz Zalewski, będzie mówił nam o naszych jak gdyby korzeniach i jego też wszyscy znają, którzy się u Roberta pojawiają na wydarzeniach. Jest marką samym sobie. Proszę Państwa, będzie Sławomir Gacka, będzie mówił o pożytecznych mikroorganizmach, dlatego że te drzynki mają charakter edukacyjny, a tutaj chodzi głównie w tym roku o bezpieczeństwo żywnościowe. I też poprosiłem Jana Kolbusza, który przybliży nam postać nieżyjącego właśnie już Stanisława Kolbusza. To jest po prostu fachowiec, wielki miłośnik ziemi, odszedł od nas niespodziewanie i jego syn Janusz Kolbus przypomni, a ja właśnie chcę, właśnie, żeby te dożynki miały też taki właśnie też charakter upamiętniający jego zasługi dla rolnictwa. No i Grzegorz Sajbaba, który po prostu jest też, no jest niesamowity, który w tej chwili z kurami tam robi cuda, pokaże nam nową paszę, która ponoć dwa jajka dziennie, jak Grzesiu mówi, kura znosi. No ja dopóki nie zobaczę, to nie uwierzę w tym przypadku. Co tutaj jeszcze mamy? No jeszcze będą stoiska. Będzie stoisko Grzesia Maryniowskiego o rokietniku i on każdego roku nam tutaj serwuje różną degustację. Ale w tym roku znowu w ogóle ma taki plan, że ja już przebieram nogami, bo on potrafi z rokietnika zrobić to, co robią globaliści z robaków. On wyciska olej z pestek rokietnika, on wyciska sok do picia z rokietnika, a z tej właśnie pulpy całej, co wypada, robi mąkę. Także my mamy praktycznie alternatywę, niepotrzebne nam są produkcja robaków. Kto tam będzie jeszcze? To będzie Wiesław Brudgo, który jest największym plantatorem lawendy w Polsce. I Sławomir Dąbkowski będzie mówił o właśnie swoich też doświadczeniach na
nanosilanie i też, prawda, z pudrem bursztynowym. Bogdan Okulski o bezpieczeństwie energetycznym. Będą to stoiska, na których można nawiązywać kontakty. Proszę Państwa, co najważniejsze? No, najważniejsza jest oprawa muzyczna. No i tutaj zapewni nam Jasia Bałkota, która będzie nam po prostu towarzyszyć praktycznie przez 2 dni. Ona będzie łączyć nas z Andym Choińskim, bo głównie to praktycznie on po prostu jest tą tubą na cały świat. I Andy Choiński wczoraj właśnie mówił, że nie jedzie z tego powodu do Kolumbii i będzie transmitował to na żywo. Dlaczego mi na tym też zależy i cieszę się bardzo? Dlatego, że o godzinie 18 w sobotę odbędzie się debata, dokładnie to brzmi tak, że debata o bezpieczeństwie żywnościowym oraz jak uratować Polskę, bo w tej chwili ci, którzy oglądają kanał Andiego Chońskiego, widzą, że Polska jest naprawdę w dużym niebezpieczeństwie. Ja widzę niebezpieczeństwo od strony żywnościowej i to, co ja mówię od wielu lat, co niektórzy mówili, że rolnik straszy, no to pokazane zostało praktycznie na ceremonii otwarcia i zamknięcia Igrzysk Olimpijskich. I to były te 2 szalone konie, prawda, apokalipsy, czyli oni się już nie kryją, a my, no bo co, no my mamy rozwiązania, żeby przygotować się na to. Te dożynki to właśnie święto plonów, święto właśnie chleba, będziemy piekli chleb, będziemy po prostu mieli produkty już z własnej mąki i tutaj jak widać na stole leży drobna konopia, która nam, Słowianom, i naszym przodkom towarzyszyła we wszystkich praktycznie w uprawach polowych. No, ona miała też zadanie takie osłaniać przed różnymi chorobami, no i wprowadzone zostały legalnie w tym roku do uprawy. Oczywiście na zakończenie w sobotę o godzinie 20 na zakończenie dnia będzie festyn i ten festyn właśnie będzie grała i śpiewała Asia Bałkota. A o godzinie 12 na oficjalnym otwarciu będzie nasza kapela, proszę Państwa, 39 lat. Za rok będzie 40-lecie naszej kapeli Kamraty i też usłyszy ją cała Polonia. Ja myślę, że to 40-lecie to będzie też duże, duże wydarzenie. Ja będę chciał, teraz tak mi przyszło na myśl, żeby to byli też, prawda, żeby to świętować na naszym wydarzeniu. Proszę Państwa, łączymy całą Polonię. Tak jak tutaj na plakacie, mamy ten plakat, zamieścimy. I co? No to do zobaczenia. Co jeszcze mogę powiedzieć, że będziemy kręcić regularnie odcinki. Te wszystkie wykłady będą rozłożone na różne jak gdyby odcinki. Każdy jeden prelegent, a też będziemy tutaj kręcić w koło. Grzesiu, który jest po drugiej stronie, pokażę Wam, jak to wygląda tutaj na żywo, te wszystkie stoiska, rozmowy na stoiskach i wywiady z prelegentami, jeśli będą jakieś pytania, także wracamy z emisją. Ja myślę, że założymy też zapasowy kanał na Rumble. Będę Wam chciał mówić to, co jest dla nich po prostu jak gdyby niewygodne. No, dlaczego kanał został zablokowany, to ja po prostu przecierałem oczy ze zdumienia. No ale ja powiedziałem to, co po prostu ma się jeszcze wydarzyć, a oni teraz to pokazali to na ceremonii Igrzysk Olimpijskich. Także oni robią swoje, a my też nie jesteśmy biedni i też przygotowujemy się na te różne wydarzenia. Także zapraszam, dokładnie, godzina 10 w sobotę, godzina 10 w niedzielę, msza święta dożynkowa w niedzielę o godzinie 10 i będzie to też praktycznie występ ojca Oskara. Ojciec Oskar, którego ja jeszcze osobiście nie znam, ale bardzo dużo o nim słyszałem, buduje pustelnię. No i będzie też uczestniczył i poprosiłem, żeby brał udział we mszy. Także wszystkich, którzy chcą też właśnie duchowo odczuwać to wydarzenie, bo zaznaczam, że istnieje ścisły związek ciała z duchem. Oni tej duchowości nas chcą pozbawić. I nierzadko im się to udaje, no więc zapraszamy na te dożynki, no i będzie się działo. Czyli do zobaczenia i do miłego.